Na pewno porażka 5-0 chluby nie przynosi, ale widziałem po zespole w szatni po meczu złość, wstyd, zażenowanie. I to nie tylko u zawodników, którzy są tutaj włącznie 3, 4 czy tak jak ja 7 lat, ale u takich jak Javi, jak Wojo, którzy są tutaj, można powiedzieć, krótki okres i kilku jeszcze bym innych wymienił, którzy są tutaj krótko, czyli jest oddźwięk pozytywny tego, że każdemu tutaj zależy na dobro Górnika na tej ekstraklasie, żeby utrzymać tą ekstraklasę. Mentalnie zespół, trener dał nam 2 dni wolnego odpocząć. Myślę, że każdy się zresetował, odpoczął, wyrzucił z głowy tą porażkę i od wtorku jest operacja Piast Gliwice i jest to zespół, który potrafi grać w piłkę, którego podchodzimy z dużym szacunkiem, ale grał już 2 mecze i 2 przegrał. Dlaczego nie może przegrać 3? No. My wychodzimy, gramy tutaj na arenie i chcemy zdobyć 3 punkty.